Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 8 werset. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Księga Zachariasza, 4 rozdział, 6 werset. Duch Święty, nie moc, nie siła, a Boża osoba. Boża osoba, Duch Święty. Duch Święty nie jest ani mocą, ani siłą, ale jest Duch Święty Bożą osobą. Tak jak Bóg Ojciec i Bóg Syn. Duch Święty nie jest ani mocą, ani siłą, a jest osobą Bożą. Możemy to zobaczyć z przykładu, który Piotr powiedział człowiekowi o imieniu Ananiasz. Możemy to zobaczyć, czytając o Piotrze apostole, który powiedział człowiekowi o imieniu Ananiasz słowa dokumentujące, że Duch Święty jest Bogiem. Ten człowiek ze sprzedaży swojej działki zatrzymał coś dla siebie. Ten człowiek ze sprzedaży swojej działki zatrzymał coś dla siebie, ale przed apostołem uczynił tak, jak gdyby oddał całą sumę. Jednak apostoł Piotr przejrzał go i powiedział do niego: czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale, 3-4 wersetu. Okłamać da się osobę, ale nie siłę, moc albo wpływ. Za czasów Starego Testamentu Duch Boży mieszkał w niebie, od czasu do czasu zstępował na niektórych ludzi żyjących na ziemi i uzdalniał ich do szczególnych zadań. Wypełniał kapłanów, proroków, sędziów, królów i dawał im moc i siłę, aby mogli spełniać służbę ku chwale Bożej. Zanim Pan Jezus Chrystus opuścił ziemię, powiedział swoim uczniom: ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, jak czytamy w Ewangelii Jana 14 rozdział od 16 do 17 wersetu. I tu będzie istotna różnica, dlatego że w czasach Starego Testamentu Duch Święty wypełniał kapłanów, nawet niewierzących kapłanów, proroków, nawet niewierzących proroków, sędziów, nawet niewierzących, bezbożnych sędziów, królów, nawet niewierzących, bezbożnych królów, jak król Saul na przykład, i dawał im Duch Święty moc i siłę, aby mogli wykonywać zadania nałożone im przez Boga ku chwale Bożej. Z kolei Pan Jezus Chrystus Ducha Świętego daje tym, którzy są narodzeni na nowo, są zbawieni. Jest tu istotna różnica. Zanim Pan Jezus Chrystus opuścił ziemię, powiedział swoim uczniom: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. I to czytamy w Ewangelii Jana, 14 rozdziale od 16 do 17 wersetu. Po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa Pana, Duch Święty nie przyszedł na krótki czas na tę ziemię. Nie, on zstąpił w dzień Zielonych Świąt i tak długo pozostaje w wierzących na ziemi, aż zostaną pochwyceni do nieba na 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza.
Pan Jezus Chrystus w niebie i Duch Święty na ziemi. To są cechy charakterystyczne prawdziwego chrześcijaństwa. Dlatego powinniśmy być wdzięczni, że Duch Święty to jest Boża osoba. Z Zachariasza 4:6 dowiadujemy się, że Duch Święty nie jest ani mocą, ani siłą, dlatego że Duch Święty jest Bożą osobą. A z Dziejów Apostolskich 1:8 dowiadujemy się, że Duch Święty nie jest mocą, tylko Duch Święty ma moc. I to jest dosyć istotne, żeby czytając Słowo Boże, weźmiecie moc Ducha Świętego, rozumieć, że Duch Święty ma moc, a nie sam jest mocą, bo sam mocą nie jest. Duch Święty ma moc i może dać tę moc komu chce, bo jest suwerenny. Tak samo nie dzięki mocy, ani dzięki sile w Księdze Zachariasza wskazuje, że Duch Święty nie jest ani mocą, ani siłą. Wystarczy uwierzyć Słowo Boże, żeby mieć na ten temat właściwe zrozumienie. Natomiast z wypowiedzi apostoła Piotra, z apostoła Piotra dowiadujemy się, że Bóg, Duch Święty jest to ta osoba, którą okłamał właśnie Ananiasz. Ananiasz okłamał Boga, Ananiasz okłamał Ducha Świętego. Jest to rzecz, która się wtedy wydarzyła i zakończyła jego śmiercią Ananiasza, mimo że był zbawionym, wierzącym chrześcijaninem, to za grzech przeciwko Duchowi Świętemu, taki, gdzie okłamał Boga, został w tamtym czasie odwołany. Dzisiaj wielu z nas regularnie grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, regularnie okłamujemy Ducha Świętego i nie każdego Bóg od razu odwołuje z ziemi. Tak samo żona Ananiasza poszła w ślady swojego męża i tego samego dnia razem z mężem znalazła się w niebie jako zbawiona chrześcijanka, raz na zawsze bezpiecznie. Ananiasz i Safira byli od razu odwołani do nieba. Jeśli chrześcijanin grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, to będzie w niebie, ale szybciej, jeżeli Bóg go odwoła. Albo w inny sposób go skoryguje tak, żeby już przeciwko Duchowi Świętemu nie grzeszył i nie okłamywał Ducha Świętego. Dlatego, że jest to grzech obrzydliwy, tak jak każdy inny grzech. I należy mieć tu lekcję. Duch Święty jest osobą Bożą i Duch Święty nie jest mocą, nie jest siłą i możemy też powiedzieć, że nie jest wpływem. Aby mieć Ducha Świętego w dzisiejszym czasie, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, jest się wtedy zbawionym i Duch Święty od razu zamieszkuje taką osobę, która uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa. A Duch Święty jest potrzebny, żeby rozumieć Słowo Boże, dlatego chcesz rozumieć Biblię? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, będziesz miał Ducha Świętego i Duch Święty będzie ci wytłumaczał Biblię, jak ją będziesz czytał. Niech Bóg ci błogosławi.